cały czas już od ponad 9 lat nawracam się i odkrywam właśnie nawrócenie jako proces, jako coś, co się nie dokonało raz, choć zdarzało mi się mówić, że się nawróciłem, jako taki akt dokonany, ale wtedy to miałoby znaczyć, że to już się stało, tak? A to miałoby znaczyć, że jestem już idealny, to miałoby znaczyć, że jestem już doskonały, a ja przecież doskonały nie jestem. Ja jestem ciągle grzeszny, ja ciągle jestem słaby, ja ciągle nie domagam, ja ciągle potrzebuję miłosierdzia Bożego. Myślę, że gdyby tak było, gdybym się już nawrócił, to bym Boga mi nie potrzebował, bo po co mi Bóg, skoro jestem już nawrócony, jestem już taki święty i doskonały. Także odkrywam teraz już 9 ponad lat od mojego życia z Bogiem, że jestem tak daleko od Niego, a zarazem On cały czas blisko przy mnie. I On się pochyla i mówi: Piotrek, każdy dzień to jest Twoje nawracanie na nowo. I tak to odkrywam, że się nawracam, że bardzo Go potrzebuję, bo tak często nie domagam. Ale był faktycznie moment, były momenty i moment konkretny przełomowy w moim życiu, gdzie te życie zmieniło całkowicie bieg. Byłem pogrążony w narkotykach, w różnych podróbkach miłości i szczęścia, które owładnęły niejako moim życiem, nie? Miałem ogromne pragnienie, myślę, że jak każdy człowiek, szczęścia, miłości, ogromne potrzeby, które były niezaspokojone. I w tragiczny sposób je zaspokajałem, w tragiczny sposób. Jak brałem narkotyki, chodziłem na jakieś ustawki, na jakieś przypołowe akcje, szukałem dowartościowania w sztuczny sposób. Ja zawsze pragnąłem miłości, szczęścia, ja zawsze chciałem być zauważony, bo nie miałem zaspokojonych tych podstawowych potrzeb, tych, które ma każdy człowiek. I szukałem tego na oślep. Doprowadziło mnie to do całkowitej ruiny życiowej na wielu płaszczyznach, na płaszczyźnie rodzinnej, na płaszczyźnie jakiejś tam szkolnej, edukacyjnej, na płaszczyźnie w ogóle psychicznej, życiowej. I znalazłem się w sytuacji takiej bez wyjścia po ludzku. I był taki moment przełomowy. Pierwszego impulsu Boga w moim życiu, to był moment, kiedy właśnie byłem rozłożony i gdzieś w otchłaniach mojej duszy, tak myślę, usłyszałem ten głos Boga, który mnie woła. Te wołanie to było właśnie pójść do kościoła spróbuj. Mimo że kościół nie był miejscem mojego klimatu, wydawało mi się, że kurczę, jakiego kościoła? Przecież ja nie znam się na tych sprawach, przecież to jest dla mnie takie odległe, jaki kościół? Mimo że moja mama chodziła, że wiara była w rodzinie gdzieś tam, ale nie było tej wiary tak naprawdę we mnie. Z racji, że nie miałem już innego pomysłu na życie, z racji, że nie wiedziałem, jak sobie poradzić w tej beznadziejnej sytuacji. Czułem ogromną pustkę, ogromne cierpienie, ogromny ból, myśli samobójcze, obciążenie tak ogromne, taka rezygnacja sobą już, że jestem już po prostu do niczego, że jestem zerem. Myślę, że gdyby nie ta sytuacja, takiego potwornego bólu, w którym się znalazłem, nie zdecydowałbym się na ten krok, nie byłoby szans. I teraz widzę z perspektywy czasu, że Bóg szuka człowieka i zostawia go niejako samemu sobie, bym ja mógł go zapragnąć i zrozumieć, że bez niego moje życie po prostu to jedna wielka ruina. Bez niego to jest tylko iluzja, podróbka. I wtedy właśnie w takim pozostawieniu samemu sobie, gdy Bóg mnie takiemu pozostawił, przychodzi do mnie z ratunkiem. Słyszę w tej otchłani mojej duszy głos, że mam dla Ciebie plan, że chcę Ci pomóc. I ja myślę, się uchwyciłem się tego. Objawem tego było właśnie to pójście do kościoła 17 listopada 2008 roku. Trafiam do kościoła, nie wiedząc, co się dzieje za bardzo, nie moje klimaty. Siedzę sobie z tyłu, zaczęło się msza, wiadomo, większość starszych ludzi w kościele. Tu ksiądz jeden odprawia mszę, tu drugi idzie do spowiedzi, tak? Zaczął spowiadać w konfesjonale. Ja siedząc w tym kościele poczułem ogromną potrzebę spowiedzi. Od razu się pojawił lęk we mnie. Jaka spowiedź? Co mam powiedzieć? Jak nazwać swoje grzechy? Przecież ja nie znam się na tym, przecież ja nie wiem jak. Mimo wszystko zdecydowałem się takim rzutem na taśmę, w ogromnym uproszczeniu, ryptowałem na kolana i prosto z mostu zacząłem mówić o swoim życiu. Prosto z mostu zacząłem się przyznawać do tego, kim jestem tak naprawdę tu w środku. Zacząłem się przyznawać do tych zewnętrznych spraw, które gdzieś tam ludzie widzieli, czyli że mam problemy tu z prawem, tu narkotyki, tu złodziejstwa, tu jakieś przypały straszne takie, ale też, że bardzo cierpię, że jestem tak pogubiony, że moje życie to jest jeden wielki niewypał. Podczas tej spowiedzi wielkich słów od księdza nie usłyszałem. Zapytał mnie o imię, powiedział zdanie, że się tam niebo cieszy moim szczęściem, żebym zmówił za pokój tej litanie, co mnie w ogóle jakoś tam nie pocieszyło, wręcz przeciwnie. Ale pod koniec spowiedzi powiedział takie bardzo mocno i dobitnie, z takim wczuciem i zaangażowaniem: i ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
to tak mocno się wyryło we mnie, że mimo, że to było ponad 9 lat temu, ja pamiętam, jakby to było takie bliskie. I gdy usłyszałem te słowa od księdza, objawem tego było bardzo mocne poruszenie w środku. Bardzo mocne poruszenie, że wstałem, w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi, idę przez kościół, kurde, co jest grane. Siadam w ławkę, ja cię kręcę, co się dzieje ze mną. Czułem, że te maski opadają, że ta prawdziwa twarz się wtedy pierwszy raz pokazała we mnie, że jakby poprzez te słowa, ja odpuszczam tobie grzechy, ta maska tego kłamcy, tej osoby, którą chciałem się pokazać, została jakby złamana. I pokazałem się ja prawdziwy po tej spowiedzi. Bezbronne dziecko, którym byłem cały czas tutaj w środku, tutaj na dnie serca, a który chciał tak bardzo oszukać siebie i świat, że nie, ja jestem taki silny, ja jestem taki mocny. A byłem zawsze tym małym dzieckiem tutaj siedzącym, zranionym gdzieś, skrzywdzonym, niepewnym. I wtedy jakby Bóg mi pokazał, możesz być taki słaby, zraniony, możesz się takim pokazać. Ja takiego ciebie chcę, ja takiego ciebie akceptuję, ja takiego cię przyjmuję. Jesteś przyjęty, ale czułem się nieprzyjęty. Czułem, że muszę cały czas zasługiwać na miłość koleżków, że muszę przy nich przykozaczyć jakimś odwalaniem jakieś maniany, tak? A tutaj czułem się taki bezbronny, taki słaby i taki przyjęty, i taki kochany w tym kościele. I ten dzień był przełomem. Ten był dzień przełomem i takim wielkim impulsem do tego, że ja na nowo uwierzyłem, może nie wiem, czy na nowo, ale może nawet pierwszy raz w życiu, że moje życie może być dobre i piękne. Od tamtego dnia na nowo zaufałem ludziom. Otwierałem się, wjechałem do tego wioska, tam poznałem takie babcie, starsze kobiety, które mnie też przyjęły. Doświadczyłem takiego przyjęcia ze strony ludzi. Doświadczyłem przyjęcia od strony księdza, od wielu księży. Doświadczyłem przyjęcia od wielu ludzi kościoła tak naprawdę, nie? Gdzie ja miałem wcześniej uprzedzenie, kurde, kościół to są mohery, tak? Osoby, które gdzieś tam tylko osądzają i wywyższają się. Oczywiście pewnie prawdopodobnie też są tacy, którzy źle pojmują swoją wiarę, tak? Którzy uważają siebie za idealnych, a inni są gorsi, tak? Ale wtedy doświadczyłem właśnie ludzi, którzy byli bardzo pokorni, wierzyli w Boga, wierzyli w zdrowy sposób i nie wywyższali się nad drugim człowiekiem, ale pomagali mu powstać. I takich ludzi spotkałem na swojej drodze, wielu, wielu. I dzięki temu, myślę, dzięki łasce Bożej, dzięki współpracy z łaską Bożą, dzięki otwartości Kościoła na mnie, wspólnoty Kościoła, zacząłem nie tylko wierzyć w Boga, ale wierzyć w siebie. Że te pokłady dobra, które złożył we mnie już wcześniej Bóg, wtedy kiedy ćpałem, wtedy kiedy kradłem, wtedy kiedy byłem, wiadomo, gdzieś tam na marginesie, że On pomógł mi Bóg to wydobywać. Dzięki temu, że Bóg mi zaufał i ludzie mi zaufali, ja zacząłem wierzyć w siebie i odkrywać te pokłady dobra w sobie. I zacząłem to pokazywać na zewnątrz. Udało mi się wrócić na przykład do szkoły. Wcześniej zawaliłem szkołę, nie zdałem, udało mi się wrócić. Do szkoły wieczorowej zdałem maturę, ledwo, po poprawce, ale zdałem. Udało mi się pójść na studia, zaocznie skończyłem 2 lata temu studia, psychologiczne w ogóle swoją drogą. I w zasadzie dzięki temu mogę się rozwijać w tym, co robię, w pomaganiu ludziom. Na dzień dzisiejszy dzieje się naprawdę niedużo niesamowitych rzeczy. Wraz z Jackiem, współczłonkiem grupy Wyrwani z Niewoli, razem ją tworzymy, prowadzimy profilaktykę w szkołach, ewangelizację na rekolekcjach, gramy koncerty z Jacka muzyką, Jacek zajmuje się muzyką. No i robimy bardzo ciekawe projekty, dla nas bardzo ciekawe, ale dla ludzi też. Dostajemy takie informacje zwrotne, że to jest buduje, że nasze historie życia, to co się wydarzyło w naszym życiu, to jak wiara w Boga przemieniła nasze życie, jak Jego realna obecność w naszym życiu wpłynęła tak, że teraz są konkretne owoce. Koncertujemy, rozwijamy się na takich płaszczyznach, na wielu płaszczyznach. Napisałem książkę też na przykład, która została wydana w 2014 roku pod tytułem Wyrwani z niewoli, tak jak nazwa naszej grupy. Swoją drogą polecam, czytałem kilka razy, jest bardzo dobra. Teraz się chwalę, tak, to jest chwalenie, bo całe życie się chwaliłem złymi rzeczami, a teraz się chwalę dobrymi, bo dużo jest dobra w moim życiu, więc trzeba tym się chwalić. To jest wręcz nakaz, żeby się chwalić czymś dobrym. Nie dlatego, że ja jestem taki dobry, ale dlatego, że Bóg jest taki dobry. A ja pozwoliłem Mu działać w moim życiu. Poznałem też kobietę. W pewnym momencie mojego życia Kasię. Nigdy nie sądziłem, że mogę zbudować relację zdrową z dziewczyną poprzez też zranienie pornografią, która zawładnęła moim życiem swego czasu bardzo mocno. W zasadzie od dziecięcych lat pornografia mi towarzyszyła. Przejęła kontrola, wpędziła mnie w ogromną niewolę, zabiła moją wrażliwość. Dzięki łasce Bożej zacząłem się z tego podnosić i poznałem Kasię, która mnie przyjęła też takiego z mojej historii życia. Mam żonę, to jest ona, Kasia jest moją żoną. Od ponad roku zawarliśmy sakramentalny związek małżeński. Także kolejny taki niesamowity
element mojego życia, małżeństwo, dążenia jeszcze bardziej do Boga i rozwijania z Nim relacji poprzez małżeństwo. Życie moje, mimo że jest piękne dzisiaj, jest dalej pełne zmagań. Mimo że jestem 9 lat już osobą trzeźwą, wolną od narkotyków i naprawdę próbującą się cały czas nawracać, widzę, że wiara w Boga nie jest bardzo łatwa. Tak jak na początku była łatwa, tak jak na początku relacja z osobą, której się zakochuje, jest też bardzo łatwa. Jest niesamowicie łatwa przychodzić, przynosić kwiaty, starać się. Przychodzi to z automatu. I tak samo na początku relacja z Bogiem przychodziła z automatu. Dzisiaj relacja z Bogiem przychodzi z ogromnym trudem, z ogromną walką, z zaparciem się siebie. Modlitwa przychodzi mi z ogromnym trudem, przyznaję to szczerze. Chwytając za różaniec, mam milion powodów, by za niego nie chwycić, bo na przykład sprawdzić, co się dzieje na przykład na Facebooku. Od razu milion obowiązków, żeby tylko się nie modlić, bo to wymaga ogromnego trudu. Dzisiaj jestem już z moją Kasią, spotykamy się już ponad 6 lat, w małżeństwie jesteśmy ponad rok, więc jesteśmy świeżakami, ale żeby zrobić coś miłego dla niej, przychodzi mi to z ogromnym, ogromnym trudem. Też wolałbym sobie posiedzieć na kanapie, tak? Przysłowiowej kanapie, w komórce posiedzieć, ale kurczę, się zapieram siebie i próbuję, by moją żonę zaskoczyć jakoś, by było jej miło, by pokazać jej swoją miłość, bo miłość to czyn, nie tylko słowa. A czasami się łapałem na to i łapię cały czas, że miłość to słowa, łatwo się mówi. Boże, kocham Cię, wierzę w Ciebie, a ciężej to pokazać czynami konkretnymi. Także wierzę w Boga, chcę w Niego wierzyć, modlę się o wiarę i chcę ją udowadniać konkretnymi czynami. I próbuję to robić już od ponad 9 lat. Z lepszym bądź gorszym skutkiem, ale próbuję. I myślę, że Bóg widzi te starania. Tak jak w dzienniczku Faustyny, kiedy obraz Jezusa Miłosiernego, teraz parafrazując, pokazano, gdy malarz namalował, ona była trochę smutna, bo mówi: Panie Jezu, Ty nie jesteś taki na tym obrazie podczas wizji, nie jesteś taki, jak ja Cię widzę. A Jezus powiedział do niej, że chodzi o Twoje intencje, jak bardzo się starasz, żeby ten obraz wyszedł, żeby ten obraz był. Nie chodzi o wynik, chodzi o Twoje staranie, chodzi o Twoje serce, intencje. I tak samo odczytuję to dzisiaj moje życie. W wielu kwestiach nie domagam. Chciałbym być bardziej idealny, ale wiem, że Bóg patrzy w moje serce i widzi, jak bardzo się staram i jak bardzo chcę wierzyć. Taki element w moim życiu, który jest kluczowym, idąc za myślą modlitwy Pańskiej i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czyli niejako Bóg daje, mówi: ja Ci odpuszczę wszystko, Piotrek, jeśli Ty odpuścisz tym, którzy Cię skrzywdzili. No w pewien sposób to jest warunek. I tak naprawdę uczę się przebaczyć cały czas. Wydaje mi się, że przebaczyłem większości osób, które mnie skrzywdzili, ale czym jest przebaczenie? Czy przebaczenie to jest zapomnienie? Właśnie nie. Wszystko pamiętam. Ale przebaczenie to nie znaczy zapomnieć, ale nauczyć się jakoś z tym żyć i sobie odpuścić, bo skoro Bóg mnie odpuszcza, skoro Bóg mnie odpuścił na spowiedzi, to czemu ja mam sobie nie odpuścić, tak? To czemu ja mam się zadręczać? Jeśli chodzi o przebaczenie samemu sobie swoich grzechów, swoich słabości, to ja mam taką taktykę, że uświadamiam sobie najpierw, skoro Bóg mi przebaczył, to ja nie chcę być mądrzejszy od Boga, to ja też sobie przebaczam. Bo skoro Ty mi, Boże, odpuszczasz, ilekroć ja po prostu żałuję tych moich grzechów strasznych i tak dalej, to ja też sobie przebaczam, bo Ty mi już mi przebaczyłeś. Przez pryzmat wiary o wiele łatwiej. I tak samo drugiemu człowiekowi, nie? Ten sam mechanizm. Boże, jeżeli Ty mi przebaczasz, a skoro ja jestem wobec Ciebie często nie fair, to skoro drugi człowiek jest wobec mnie nie fair, to ja też mu przebaczę, bo Ty mi przebaczasz, a ja oczekuję od Ciebie przebaczenia. Więc jeżeli ktoś oczekuje ode mnie przebaczenia, też mu przebaczam. Przebaczam Ci, idź w pokoju, możesz być zatwardziały, możesz nie potrzebować mojego nawrócenia, ale ja Ci przebaczam w imię Jezusa Chrystusa i ja się w tym momencie uwalniam. Więc przebaczenie samemu sobie i drugiemu człowiekowi jest też kluczowe w chrześcijaństwie i jest esencją chrześcijaństwa. Bo Jezus, gdy Go maltretowali na krzyżu, powiedział: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Jeżeli ktoś mnie niszczy, to ja idę za moim mistrzem Jezusem i mówię: Ojcze, odpuść im, bo oni prawdopodobnie nie wiedzą, co czynią. Być może są ostro nieświadomi, być może są tak zaślepieni grzechem, że nie wiedzą, jak mnie to raniło, jak mnie to rani. Więc ja przebaczam, bo nie wiedzą, co czynią.
Piotr Zalewski, Wierzę w Boga.